Kurde bele kajo je. Kaje moje koło. A, tutaj. Witam pięknie, moi drodzy, w cudownych okolicznościach bytomskiej przyrody. Ja w tym roku postanowiłem nie czekać, aż śnieg się stopi i walczyć o te zachowanie formy chudego byka już teraz, już od stycznia. O, tam w tle bydlak bolszewik, bohater już niejednego materiału tutaj na YouTubie, który mi w tym pomaga. Ale słuchajcie, to nie o tym... O kurde. To nie o tym rozmowa. Ja muszę tak kukać tam, czy mi ktoś tego koła nie zawinie, bo to wiadomo, jak to bywa. Słuchajcie, gry rozwijają się, wiadomo, żeby coraz to bardziej, że tak powiem, wciągnąć nas w ten świat, który jest tam przestawiony. I to za pomocą coraz lepszej grafiki, coraz lepszej oprawy dźwiękowej. Ale też ostatnimi czasy popularyzuje się coraz bardziej technologia VR, czyli mamy wszelkiego rodzaju te tak zwane gogle rozszerzonej rzeczywistości. To na przykład jest HTC Vive, PlayStation ma też swojego VR-a i jeszcze kilka innych tego typu rodzajów. Oczywiście są też takie te tańsze gogle, powiedzmy pseudo VR, które można sobie samemu zrobić z papieru, albo które można kupić za kilkadziesiąt złotych w jakimś sklepie typu... W sumie nie będę tutaj wymieniał marek, bo nikt mi za to nie zapłacił. I tam na przykład możemy umieścić swojego smartfona i oglądać sobie na przykład gołe baby, filmy pornograficzne. I wtedy na przykład śledzimy to z perspektywy oczu tego pana, który tam tą panią... Znaczy nie wiem, bo tego w życiu nigdy nie oglądałem. To tylko na necie czytałem, no i Bąkol mi opowiadał. I mamy to. I to był taki kolejny duży krok, powiedzmy, jeżeli chodzi o ten rozwój tej imersji, tej technologii, która pozwala nam wczuć się w tą grę. Ale, moi drodzy, zawsze brakowało tego jednego zmysłu, bo zawsze rozwijany był ten odbiór wzrokiem, czyli wrażenia wizualne się rozwijały, zawsze rozwijał się dźwięk. Przy VR-ze doszły też, że tak powiem, rozwój tych wrażeń motorycznych, że to my sterujemy swoim ciałem po prostu w wielu grach ruchami postaci, w którą się wcielamy, ale zawsze omijany był ten jeden ważny, bardzo ważny, jak to się nazywa profesjonalnie, zmysł, czyli, moi drodzy, węch. Nie było jeszcze takiej technologii, która by pozwoliła nam poczuć, ale dosłownie poczuć, w sensie kicholem, poczuć to, co się dzieje w danej grze. I teraz zobaczcie krótki filmik. Your eyes can see the forest. It's time to let your nose smell it. Introducing Feel Real. A multi-sensory virtual reality mask. Your first chance to smell the digital world. Feel Real. To się może, moi drodzy, wydawać głupie, ale nie jest to tym razem żaden żart. Wpadli ci ludzie na pomysł właśnie stworzenia czegoś takiego, co będzie nazywało się Feel Real, czyli poczuj prawdziwie, poczuj naprawdę, no wiecie, mniej więcej coś takiego. I to będzie po prostu współpracowało prawdopodobnie z wszystkimi Googlami VR, jakie są w tym momencie, Googlami, Google to wyszukiwarka, Googlami VR, jakie w tym momencie są na rynku. Będzie się po prostu domontowywało tutaj taki element, który będzie po prostu Nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to ma działać, ale będzie nam symulował zapachy tego, co dzieje się w grach. Czyli na przykład, nie wiem, grając w jakąś grę, gdzie wchodzimy na łąkę, będziemy czuć jakieś, prawda, kwiecie. Grając w Wiedźmina i wchodząc na bagna, powinniśmy czuć jakiś fetor bagnisty i rozkładających się zwłok. Nie wiem, nie wczytywałem się w to jakoś dokładnie, nie znalazłem też informacji, jak to ma działać. W sensie, co będzie te zapachy symulować, no bo na logikę musiałby tam być jakiś wkład, jak powiedzmy w odświeżaczach powietrza, czy coś w tym stylu, i musiałoby być to po prostu wymienne, ta substancja musiałaby się jakoś kończyć. Pomysł jest, moi drodzy, bardzo dziwny, ale bardzo ciekawy, bo wiecie, że wrażenia zapachowe, w ogóle węch, zapach jest bodźcem takim bardzo silnym, że zapach gdzieś jakiejś konkretnej rzeczy potrafi bardzo przywołać silne i takie wyraźne wspomnienia, na przykład zapachy, które kojarzą się nam gdzieś z dzieciństwem, jakieś zapachy ulubionej kuchni, zapachy domu, czy generalnie zapachy, które gdzieś tam w dzieciństwie były nam bliskie. Kiedy je poczujemy nawet po wielu, wielu latach, potrafią człowieka uderzyć tak silne wspomnienia, że praktycznie
są one namacalne, potrafi się gdzieś, powiedzmy, w wyobraźni przenieść w czasie. Także wrażenia zapachowe są bardzo istotnym bodźcem i za pomocą tej technologii będzie nam to zaoferowane. Ale moi drodzy, jak to wyjdzie, ile to będzie kosztowało i czy odniesie to sukces komercyjny? Szczerze mówiąc, wątpię, ale jakby nie patrzeć, jest to kolejna, że tak powiem, gałąź i kolejne coś takiego, co potrzebne jest w rozwoju gier, żeby po prostu jakoś ten narząd węchu zaabsorbować. Także zanim się o tym przekonamy, jeszcze trochę minie, to jest dopiero w fazie jakiś tam, na jakimś zbiórkowym etapie, ale no jestem ciekaw, na pewno będę obserwował, co z tego będzie i czy w ogóle coś z tego będzie. Czekam, moi drodzy, na wasze opinie, co wy o tym myślicie, czy to ma jakąkolwiek szansę i w jakich grach byście to widzieli, z jakimi zapachami. Bo ja myślę, że na przykład granie w Resident Evil z wykorzystaniem czegoś takiego to mogłoby być bardzo średnim wrażeniem i mało przyjemnym, ale jednocześnie jakże realistycznym. Także moi drodzy, ja was żegnam, bo mi już ręka drętwieje, już nie utrzymię tego telefonu. Wracam na mojego, moi drodzy, bydlaka bolszewika i jadę dalej. I was żegnam pięknym, zimowym Bytomiem, sup dzwoneczek i tak dalej. I do zobaczenia.